chciałem do przodu. No właśnie. A, dobra, to było. Cześć. Dzień dobry. Dzień tutaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Warszawie i się malujemy trochę, w ramach lekko nie będzie. Niby nie będzie lekko, ale będzie na pewno przystojnie. Tak mam taką nadzieję. Bo program Tomka składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest rozmowa, taka, która byłaby doskonałą rozgrzewką. Drugi etap to jest challenge, na którym ja Państwu zapowiadam, że wypadnę skromnie. To może być koniec mojej kariery. I Tomek od razu mnie rzuca na głęboką wodę i zaczynamy nie od rozgrzewki, tylko od challenge'u. A potem będzie rozmowa i ja będę już wiedział, czy wypadłem dobrze, czy wypadłem źle. Jak wypadnę źle, to rozmowa też będzie fatalna. Także faktycznie lekko nie będzie. No ja mam ludzi obrażać, to są dwa możliwe kierunki. Albo to zrobię dobrze, albo to zrobię źle. Z punktu widzenia programu obie opcje będą zabawne, tylko z innych osób będziemy się śmiać. Cześć kochanie, jestem po sesji z makijażem i chciałem się ciebie zapytać, czy wyjątkowo przystojnie wyglądam? I że jest to widok, którego możesz nie zobaczyć zbyt szybko. Znaczy tej przystojności aż takiej ogromnej. Jakiś blady taki się zrobiłem, jakbym w piwnicy siedział całymi dniami i w ogóle nie wychodził na słońce. To jest też tak, że my z Tomkiem to w zasadzie nie znamy się za dobrze. Bo mieliśmy okazję parę razy rozmawiać, ale to były takie... Cześć, cześć, jestem Tomek. Cześć, jestem Remigiusz. No, fajnie na tym YouTubie, nie? No, ekstra. No dobra, to na razie. Komu nie mówię, że będziesz, to cło, rok będzie, zajebiście, mówię tam, że Orłoś, Kamel, jakieś tam Akademia, mówię, to wszyscy, no spoko, spoko, i rok. Rok? No co ty gadasz, ale super, nie? A tutaj największy fan twój siedzi swoją drogą. To, że ty masz oglądalność na lekko nie będzie i to, że chłopaki mają oglądalność na mniej więcej, to jest bardzo dobry symptom. Mi na przykład bardzo podoba się że to, że zaczynają rosnąć, wiesz, takie treści ambitniejsze, poważniejsze, jak chociażby A, podcasty, B, takie rzeczy, chociaż to też jest jakby no, formułą zbliżoną do podcastu, bo jako podcast jest dostępny, czyli 7 metrów pod ziemią. Tak, tak, tak. To jest super, miłość jest 4 kółek, wiesz, jakby rośnie mnóstwo kanałów, które są przeznaczone raczej dla odbiorców 25+, i to jest spoko, bo pokazuje, że to YouTube to już nie jest tylko zbieranie na dzieciaków. Weźmiesz sobie spodnie w tym punkcie. Jak najbardziej. Ja się boję, że jakby im więcej będzie się pieniędzy pojawiać na YouTubie, tym bardziej to będzie widoczne niestety, że jakby będzie mniej ludzi, więcej profesjonalizmu, programów, w których można wymienić prowadzących, jak się będzie chciało, formatów. No dobrze, to zapraszam, pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Wejdziemy sobie najpierw do takiej naszej garderoby. Pokoju, tutaj jest najlepsza pani od make-upu na świecie, która powoduje, że ludzie stają się piękni i młodzi. Tutaj, proszę państwa, jest wieszak, na którym wisiała kurtka Cezarego Pazury. Możemy zobaczyć znany obiekt, to jest ten wieszak, którego dotykał też płaszcz Borysa Szyca. Zapraszam w takim razie, żebyśmy obejrzeli kolejne interesujące elementy na trasie naszej wycieczki. Tutaj jest ciekawy dżentelmen, który z boku wygląda całkiem jak młody Rojo. I to uważam, że jest wyjątkowo zabawne za każdym razem, kiedy przechodzę obok tego plakatu. Ale oprócz niego mamy tutaj też studio, gdzie mamy napisane, że uwaga, trwa nagranie. Ale jest to nieprawda, bo nagranie jeszcze nie trwa. Dopiero się do niego przymierzamy. I tak oto jesteśmy tutaj przygotowani w scenografii do zagrania w otwarte karty. To jest jedna część naszej scenografii, tutaj przeprowadzamy rozmowy. Tam natomiast tutaj jest sekcja, w której jest show. To jest stołeczek dla mnie, żebym nie był wyjątkowo niższy od moich gości przy moim szalonym 1,20 m wzrostu. Jakby tutaj jest wszystko, tutaj sobie włączamy scenografię, światła, jak tylko potrzebujemy. Możemy też zauważyć tutaj jeszcze spakowaną w walizkach maszynę losującą. Ona jest rozkładana tylko na potrzeby odcinka w momencie, kiedy jest losowana, także nigdzie na żadnym materiale backstage'owym jej nie uświadczycie niestety, ale jest, istnieje, przecież mamy tutaj dowód w postaci tych walizek. Tomek, ty jesteś rozpędzony. Szok. Jakbyś to robił, wiesz, codziennie. Jakby... No tak jakby robię pewnie trochę, nie? Bardzo dobrze. Tutaj widzimy okaz z kolei znanego youtubera. Dzień dobry. Ciekawego, który obrażał kiedyś youtuberów, ale teraz tego nie robi. Zgadnij, o kogo chodzi. Nie ma Andrzeja, więc wkradamy się do reżyserki. Pewnie mnie zabije za to, ale tutaj są panele sterowania wszechświatem. Widzieliście? Dobra, tu uciekamy. Jak długie jest nagranie, a potem jaki odcinek z tego wychodzi? Dużo musicie przemontować? Wiesz co, teraz już nie. Kiedyś było tak, że mieliśmy 3-4 godziny surówki i z tego robiliśmy 15-minutowy odcinek. Także nagrywaliśmy bardzo dużo i ścinaliśmy. Teraz jest w dużej mierze tak, że idziemy prawie longiem.
Czyli jeżeli odcinek ma 20 minut, to nagrania jest 30, gdzie tam w 10 minutach jest, a komuś mikrofon się zsunął, komuś make-up poprawić, ktoś się przejęzyczył i mówi, dobra, to zdanie zacznijmy od początku, coś mikrofon złapał, jakieś poszulanie o brodę, na przykład jakieś takie małe pierdoły, które wycinamy później tak naprawdę i leci jako gotowy odcinek już longiem. No docelowo będziemy chcieli przejść w ogóle, żeby na żywo to robić. Bo wtedy wiesz, jak masz 6 godzin, to 20-minutowych odcinków jesteś w stanie zrobić ileś tam, 18 na przykład, nie? W tym czasie. Jezu, ale to tak hurtem gości, aż po tylu gości, żeby tak hurtem ich obsłużyć? Nie wiem, zaczynam mieć problem już z doborem gości pomalutku, bo youtuberzy się kończą. Już możecie, a propos mikrofonów. To ktoś mi się podpinać i będziemy dalej rozmawiać. Ja się odepnę z tego, nie? Odwrócenie to wiadomo. Płomień, wiesz jak działa? Albo piję tą truciznę, albo co? Sprzedajesz mi jakby jak... Musisz w jakiś sposób mnie przekonać, żeby tego nie pić. To może być jakaś informacja, to może być... Jest okej. No ja właśnie myślałem, no to co usuniemy? Ja myślałem, żeby dymek całkiem wywalić. Dymek, no. Żeby była taka talia hardcore. Więc wiesz co, inaczej, moim zdaniem dymek będzie o tyle niepotrzebny, że on oznacza pytanie takie... Że proste, że sobie coś tam pogadamy, a jak ci się podoba YouTube, coś tam. A, dobra. Jojo. Jakby to jest to, a jakby przy tych wątkach my i tak poruszymy jakby przy czaszkach i przy odwróceniach. Będzie to działało najczęściej tak, że wiesz, jakby zadajemy jakieś trudne pytania, ale potem wychodzimy z tego w jakiś wątek, który prowadzimy tak czy siak, nie? No. Więc dobra, to pozbądźmy się tego. No. I zróbmy odcinek taki po hardkorze największym. To już jest trzecia poprawka, plus makijaż. Nie, chyba jestem wdzięcznym obiektem do malowania. Ja powiem dzień dobry, otwarte karty dziś w ramach tego formatu. Tutaj Remigiusz, Rok, Maciaszek, Jezu, jak ja się cieszę, że się spotykamy. Trochę gadki. Potem mówię, słuchaj Rok, już ci mówię, na czym będzie to polegało. I będę przed tobą odsłaniał te karty, tłumaczył ci symbole, potem ci powiem, jaka to jest talia. Okay. Powiesz, wow, tyle czaszek, tyle odwróceń, co to będzie. Mówimy, tak jest, najbardziej hardkorowa batalia, słuchaj, przy tym stole. I tak dalej. Później, jakby to jest ten moment, kiedy jeszcze prowadzę i opowiadam o zasadach. W pewnym momencie ja te wszystkie karty zbiorę, zacznę je tasować i powiem do kamery takie: zagrajmy w otwarte karty. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko Nie Będzie. Dziś w ramach formatu otwarte karty wymień trzy kanały, które usunąłbyś z polskiego YouTube'a. Nie możesz wymienić patostreamerów. Te karty, jak zobaczyłem, to uznałem, że to okej, fantastycznie, to będzie taka forma pojedynku, nie? Pytanie za pytanie. Są te karty, które mogą odwrócić sytuację, ale ja za każdym razem losuję czaszkę. Tak, teraz wylosowałem sos. Nie jest lekko. No dobrze. No to ma... Okej. Okay. Dobra, słuchaj, przetasujemy może w takim razie trochę. Mam nadzieję, że makijażystka jest gdzieś w pobliżu, bo coś czuję, że trzeba będzie trochę poprawić. Bo masz jakby trochę, no, trzy typy ludzi na tym sosie. Są osoby, które mają taką tolerancję, że jakby biorą to i... No ostre. I lecimy dalej. Nic. Dużo osób reaguje podobnie do ciebie, że jakby trochę ich tam powykręca, trochę się spocą i w gruncie rzeczy tyle. Ale na przykład powiem ci, jak był Tomek Kamel, o Jezus, to jego tutaj tak dzieło krzywiło. Ja mówię, może mleko. Mówi, nie, żadnego mleka. I giną dalej, nie? Jestem taki sam jak Tomek Kamel, że po prostu biorę to i wykręcony jestem na wszystkie strony. Nie spodziewałem się zupełnie wątku, że stricte w Ridgezone pójdziesz. Spodziewałem się jakiegoś pytania, co byś powiedział mojemu synowi Mikołajowi, gdybyś spotkał go po latach i zapytałby cię, jakby wiesz, dlaczego kiedyś się z niego śmiałeś. Coś takiego się spodziewałem bardzo, że tym pójdziesz. Nie. To nie. Wiesz co, to było głupie, nie? Ale każdy z nas robi głupie rzeczy. To jest... No, więc bardziej mi zależało na takich... Na rozmowie o tym, co nie jest głupie, a jakoś nas, wiesz, ciebie na przykład definiuje. Nie? Mm-hmm. Bardzo spodobała mi się ta konwencja, że ona faktycznie po tych pierwszych moich dwóch czaszkach nabrała takiego tempa pojedynku. Nie? Dokładnie tak, że ty mogłeś we mnie odbić i odbijeś to. Ale te pytania początkowe to, żeś nie rozjechał. Bardzo się w ogóle nie byłem przygotowany na takie. Tam mamy maszynę losującą, jak wszyscy widzą. Ona losuje konkurencję, losuje. Po czym się okazuje, że wylosowała wielki test wiedzy o grach. I tutaj sobie jakby rozmawiamy, później ja ci zadam ile pytań? 10 pytań w temacie gier komputerowych. Jeżeli odpowiesz poprawnie na co najmniej 8 z nich, to zostajesz uznany ekspertem. A później przechodzimy do obrażania youtuberów i zamykamy sobie odcinek. Dobrze. Możemy podejść. Jest szansa na podgląd ogólny i na telewizor? Dwa. Jeden.
Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku najbardziej nieprzewidywalnego internetowego show. Na początek w takim razie spróbujemy o... No tak, przepraszam, popatrz sobie koszulę. A w którym miejscu? Jak siedzisz, to ci się ono schodzi i widać twoje ciało. Deską zasłaniasz? To dobrze, to chcę zasłaniać. No trochę zasłaniasz, to się tak jeden drobny ruch i widać twój barwek. To trzeba ostrożnie. Gramy dalej. Będziemy grać mało kamery na mnie. Faktycznie zauważam, że jakby jest ten delikatny problem, więc... Musisz usiąść tak jak ja. Tak, muszę usiąść tak pochylony delikatnie, wtedy nie będzie problemu. Okej, okay. Dum-du-dum, tutaj wchodzi sobie plansza, rewelacyjnie. Można na 5 sekund? Tak, jak najbardziej. Czyli mam możliwość na przykład przesunięcia kogoś na kogoś... Ja nie ma problemu. Tak, jeżeli nie czujesz zupełnie tematu, to możemy to przesunąć, to nie jest absolutnie żaden problem. Przesunię, mogę się też poddać. Ewentualnie, tak. Poczekaj, ja sobie spróbuję to poprawić, bo rzeczywiście... Widzę, że tutaj jest jakiś problem z tą koszulą. W takim razie czas na rok obraża youtuberów. A czy możemy to zrobić? Czy rok jest za bardzo nachylony? That's what she said. Pięknie, mamy to. Bardzo dobrze było. Przecudownie, dziękuję. Dobra, zostaniemy tutaj jeszcze, bo zrobimy sobie tylko taką krótką zapowiedź i trochę zdjęć do miniatur. Moi drodzy, już teraz dostępny jest odcinek z rokiem, w którym? I ty mówisz. To było najgorsze doświadczenie mojego życia. Tak mnie dotknął, jak nikt mnie nie dotknął do tej pory. Wolałbym tego nie powtarzać. Rok obraża youtuberów i po prawej tutaj dać ciebie takiego, wiesz, jak coś mówisz, a w lewej tutaj, nie wiem, albo Izaka wkleimy, albo kogoś w miniaturkę, że niby jest jechane po nim, nie? Dobra, dobra. Więc potrzebowałbym twoich min, jak najwięcej. Pokaż? Tak, tego potrzebujemy dokładnie. Tak, tak, tak róbmy. Takie krytyczne spojrzenie takiego profesora teraz właśnie. Super. I teraz to wszystko jeszcze pod takim kątem delikatnym potrzebował. Dobrze. Jak jesteś tutaj obrócony? Patrz, ja tutaj. Bardzo śmiany teraz? To jest taki, okej? Okay. Zniesmaczony? Zażenowany na maksa. Dobra, i selfiaczek? Jak ojciec i syn, co? Cudownie. Może być najlepszy odcinek w całym sezonie. No spoko. Na pewno otwarte karty były super. Otwa, o Jezus, to dobre były, nie? No ja się myślałem, że te czaszki będą słabe, ale no nie były. Dobre, tak, dobre były te czaszki. No, właściwie to już jest zakończenie tego. Tak jest. I było super, ja jestem mega zadowolony. We wstępniaku takim żeśmy nagrali, że to było straszne przeżycie. To w zasadzie tak trochę, żeby państwo zainteresować. Ale ja się świetnie powiem, bo my wrzucamy ten materiał rano. Po południu będzie materiał Tomka i zachęcam do obejrzenia. Ty pierwszy wrzucasz jaki? Główny, czyli show. Ten, gdzie obrażam ludzi. Gdzie obrażamy. Ale we wtorek jest rozmowa, która jest równie ciekawa, jeżeli nie ciekawsza nawet. No ja się doskonale bowiem. Wydaje mi się, że to jest taki... Ta nasza rozmowa była jedną z tych, przy której ty mówiłeś najwięcej. Jeżeli porównasz to ze swoimi innymi wywiadami, miałeś okazję opowiadać tak dużo do tej pory? Chyba nie. Wiesz co, chyba nie. Inaczej, zazwyczaj widać bardzo dużą różnicę u mnie w rozmowach. Jeżeli widzę się z kimś, kogo widzę pierwszy raz w studiu, to na przykład, nie wiem, pan Cezary Pazura, a dużo inaczej ze znajomymi. I wiem, że dużo więcej mówię, jeżeli z kimś się już znam. Aha, no więc ta rozmowa będzie moim zdaniem trochę inna i miałem ciężki początek, muszę przyznać. Jeszcze sosem dostałem. O, jest inny. Nie będę zdradzał. Ja zdradzę z kolei, że dostał 3 czaszki. I inne karty, które też były mało miłe. I to bardzo ciekawy przebieg nadało tej rozmowie, więc koniecznie oglądajcie. Pozdrawiamy. Taka perspektywa to jest, że no, ciężka ta rączka. No, no, no. Ile waży? Cześć kochane. Ile waży twój ten?